Właśnie będę się malować i dzień jak zwykle rozpoczynam szklanką wody ze cytryną, pomarańczą. Teraz mam akurat tym i tym, a czasem, wiecie, zależy wszystko, co jest aktualnie dostępne w domu. I ja sobie mieszam teraz właśnie w okresie jesienno-zimowym pół na pół. Gorącą wodę przegotowaną z wodą mineralną, taką niegazowaną. I to mi się sprawdza najlepiej, bo za gorącej też nie wypiję, wiadomo, nie chce mi się nigdy czekać, aż to ostygnie. A tutaj takie pół na pół jest od razu idealne do wypicia, a jednak organizm się rozgrzewa. Także takie dwie szklaneczki mniej więcej wypijam, zanim w ogóle wyjdę z domu. I zawsze piję z tych samych, ze względu na to, że one mają pojemność 500 ml. Także lepiej mi się w ciągu dnia liczy, ile wypiłam już tej wody. Staram się właśnie około 2,5 litra, czasem i nawet 3, ale wiadomo, że w tym okresie jesienno-zimowym jest to dużo cięższe, więc no, trzeba ze sobą troszkę walczyć. Ale powiem Wam, że pogoda na Vlogmas to się naprawdę udała. Co prawda na święta zapowiadają już brak śniegu, no ale można się teraz nacieszyć tym, co jest. Ogarniam się i idę na zimowy spacerek, bo jak widzicie, słoneczko też pięknie świeci, więc trzeba to wykorzystać. Ja już jestem gotowa do wyjścia, zbieram się, ubrałam sobie taki dresik cały z PLN Lala. Będzie mi ciepło i wygodnie, bo mam kawałek do przejścia. Muszę iść odebrać spodnie od krawcowej, także no, fajny się zrobi spacerek. Jest też piękna pogoda, tak jak Wam pokazywałam, słoneczko się przebija, więc myślę, że będzie naprawdę sympatycznie. Także zaraz lecimy. Halo! Przysmaki! Dyziu! Dabula, co ty tam ryłaś w tym śniegu? Chcesz przysmaczka? Tak? A gdzie Dyzia zgubiłaś? Ciągłe przekupstwo tylko przysmakami. Proszę. No, już. Ja już gotowa do wyjścia. Trochę tych warstw założyłam. I powiem Wam szczerze, że już mi gorąco, także trzeba wyjść. I znów seplenie. Ale przez weekend ja tak zapominam trochę o tej szynie. Bo jak się siedzi w domu, to wiecie, tu się coś zje, tu coś tam. Natomiast w tygodniu noszę cały czas. Muszę tego pilnować. W weekendy również, no ale na razie jest jak jest. W tle oczywiście syf i Dabusia, ale no jestem w trakcie robienia tych prezencików dla klientek, które Wam pokazywałam wczoraj, więc muszę to mieć gdzieś na wierzchu. No i lecę. Ja już wróciłam, ale w tej szynie to aż mi cała buzia zamarzła. Jeszcze poszłam po drodze do Biedronki. Kupiłam sobie jogurt, dwa takie wafelki w ciemnej czekoladzie, bardzo je lubię. Tak, na przykład po obiedzie coś słodkiego, jak mam ochotę zjeść. Filety śledziowe zawsze muszę mieć w lodówce, te w sosie pomidorowym, albo z Lidla, albo z Biedronki, jest mi to obojętne, natomiast no, lubię. I jeszcze bułeczki. No i odebrałam paczkę z paczkomatu z zamówieniem z Shina. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Dobra, a więc tak, zamówiłam. To w sumie większość tutaj, trzy rzeczy do pracy, jedna tak dla mnie. Zamówiłam taki albumik na naklejki do paznokci, bo teraz one są tak, może nie porozwalane, ale w takim, jak to się nazywa, koszyczku. No i jednak klientkom byłoby faktycznie wygodniej sobie to oglądać, wybierać jakieś, jak będzie wszystko tak, wiecie, przejrzyście. No i w formie takiego albumiku myślę, że spoko sprawa. Dzisiaj jak pójdę tam na lekcję, to po prostu wezmę i posprawdzam, powkładam i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następnie mam tutaj taką podkładkę. To się profesjonalnie chyba nazywa holder.
I na Shinee możecie to kupić za grosze i on jest tutaj taki biały z taką oblamóweczką piękną złotą. Co prawda na aukcji miał jeszcze tutaj takie złotko, ale przyszedł bez niego. Nieważne, chodzi o to, żeby po prostu w trakcie robienia sobie tutaj wylać czy to bazę, czy jakiś kolor, czy jak robimy French'a, to trochę tego białego, no po prostu, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Tutaj taki pojemnik na cyrkonie, też będę przekładać, także zobaczymy. Fajnie się to posegreguje, bo teraz to naprawdę nie wygląda za dobrze. Niby każde mam w pojemniczkach, ale też kupowałam takie w Rossmanie i one są w takich folikach. Jakbym nie zauważyła i niechcący by się przechyliło, no to po wszystkich cyrkoniach. Chyba raz mi się tak zdarzyło i niestety, ale później jakoś tak nie chciało mi się tego zbierać, no i poszło w odkurzacz. No a tutaj spodobał mi się taki daily planner. I w ogóle teraz sytuacja wygląda tak, że jak już nie jestem sama w pracy, tylko działamy sobie we dwie, to mamy wspólny kalendarz. O, możecie zauważyć, jak wybuliło mi panele. Niby kładziemy tutaj matę do sikania dla Dabi, ale ona czasem przemaka. I jeżeli nas nie ma, tego nie zauważymy, to po prostu dzieją się takie cuda. Także tutaj kilka paneli będzie do wymiany niedługo. No i wracając do tematu, no to tak jak mówiłam, działamy sobie teraz we dwie, więc ten kalendarz głównie jest w pracy. Ja wcześniej go nosiłam sobie wszędzie, bo miałam też tam swoje zapiski, no ale wiadomo, teraz nie ma na to miejsca, bo musimy mieć przegródkę, wiecie, na pół, po prostu kartkę podzieloną. A na Shinee pomyślałam, że znajdę sobie najpierw taki notes na odrywane karteczki, po prostu tylko to, co ja mam w danym dniu zrobić. Bo tak naprawdę głównie o to mi chodzi ze względu na moją sklerozę pospolitą. Ale nie no, śmieję się, ale faktycznie mam problem z tym, że szybko mi się zapominają różne rzeczy. Mój telefon jest w tych różnych przypomnieniach, notatkach naprawdę no, przepełniony. A ja lubię formę papierową, taka już jestem tradycjonalistka, po prostu się przyzwyczaiłam. I gdzieś tam zamiast tego notesu właśnie odrywanego wpadł mi w oko taki planer. I tutaj jest też taka kwestia, że nie ma dat, więc to jest fajne, bo może w jednym dniu będę chciała coś napisać, w drugim nie. Będę miała to też na wierzchu tam, gdzie się maluje, w tym przypadku znaczy w tym momencie po prostu jest to parapet, ale no niedługo będę miała swoje miejsce, więc sobie tam położę koło laptopa i po prostu wiecie, w ten sposób będę mieć napisane rzeczy do zrobienia i tak dalej. Może będę zaznaczać też picie wody i wtedy też mogłoby to być spoko. No, ogólnie jak miałam planery z Madamy na przykład, to mi się to na początku gdzieś tam sprawdzało, że uzupełniałam wszystko, a później tak kończyło się na tym, że najważniejsza dla mnie była ta lista. No, ale fajne jest to, że jest właśnie dwustronny, więc w ten sposób i na tej sprężynce, bo mogę sobie go w ten sposób kłaść, żeby zawsze mieć otwartą tą czystą stronę z danym dniem, co kiedy mam tam zrobić. Także to mi się mega spodobało i stwierdziłam, że biorę. Bo naprawdę tam kosztuje to też grosze, więc no dodatkowy atut. A tak jak mówię, nie zawsze się w tym pisze na co dzień. No jak na razie wyglądowo jestem bardzo zadowolona, jakościowo zresztą też. No jak się będzie sprawował, to pewnie będę dawała Wam znać za jakiś czas. I celowo siedzę już tutaj, bo kalendarz trzeba otworzyć. Powiem Wam, że chyba będę narzekać na ten kalendarz, tylko ze względu właśnie na to, że nie mogę w ogóle się dowiedzieć, jaki ja zapach otwieram. Jak mi się niektóre podobają i co z tego, jak nie wiem później, co bym miała kupić. Kolejny bardzo ładny i też mi się wydaje, że to pachnie jak clean cotton, jeszcze w paznokieć mi weszło, bo ciężko mi się to wyciąga i tak wbijam paznokieć i dopiero wysuwam. Właśnie sobie będę robić naleśniki na 2-3 dni, zobaczymy ile mi ich wyjdzie, ale tak zazwyczaj na 3 dni mi starcza i ja zaczynam od tego momentu. Robię przez pół porcji i chyba wychodzi jakoś 12, tak mi się wydaje, ale Wam zaraz to zupdate'uję. No i też zmieniam mąkę na tą pełnoziarnistą, muszę przesypać do słoika. Mam nowe opakowanie.
Jednak wyszło równe 10 sztuk, ale gdybym robiła te pierwsze cieńsze, to myślę, że byłoby 12, tak jak myślałam. Natomiast dobra, ja sobie zaraz będę jadła z dżemem pewnie, jogurtem i resztę chowam, będę miała właśnie mniej więcej tak na 3 dni, myślę. Przyszłam już do pracy i nie wiem, czy kojarzycie, ale w tamtym roku ta choinka miała właśnie takie białe końcówki. Ja Wam zresztą pokażę na zdjęciu. O, dokładnie wyglądało to tak. I jeszcze jak miała takie gałązki, te twardsze, to one naprawdę były ładne, takie ochronione. O, tutaj jest na przykład taka twardsza i ona miała te końcóweczki takie białe. Ale faktycznie to ładnie wyglądało. Natomiast cała reszta była tak, jakby ktoś sobie prysnął sprayem, gdzie mu się podobało i tak to słabo wyglądało. Może z daleka i gdzieś tam na zdjęciu nie jest to tak aż widoczne, ale mnie to strasznie irytowało. No i Kuba mi tutaj pięknie tą choinkę wymalował na zielono. No strasznie mi się podoba, teraz wygląda to tak, jak ma wyglądać, jednak w tamtym roku już sobie darowałam, bo stwierdziłam, że a dobra, niech już zostanie jaka jest, ale przez cały rok o tym myślałam i siedziało mi to w głowie, stwierdziłam, że no nie, w tym roku nie może być tych białych plam, bo chyba tak bym to nazwała, także teraz ubieram światełka i zabieram się za ubieranie jej. Jestem po, wróciłam do domu. Dawid tutaj oczywiście koncert robi. Ja go nawyczaję w tym kurczaku, gdzie jest ta piszczałka. To po prostu może tak cały czas. Ej, bo spadniesz, chodź tutaj. Nie nagrałam Wam już innych dekoracji w salonie, bo szczerze powiedziawszy, to nie miałam siły ich rozkładać. Jak jutro pójdę rano do pracy, to chyba właśnie wtedy rozłożę. I Dabi, przestań na chwilkę. Chodź tutaj, dawaj tego kurczaka. Daj kurczaczka, daj na chwilkę, daj na chwilę pani. A teraz zrobiłam sobie tutaj ciepłą wodę z pomarańczą i cytryną, czyli to samo co rano. Kładę się pod kołderkę i będę montować kolejne materiały, plus zaraz wrzucam Wam pierwszy vlogmas z dekorowania mieszkania. Dabusia, pokaż. No tak Dabusia właśnie wygląda. No tak, grzeczny. Wstaję sobie 6 grudnia, a tu już Mikołaj u mnie był. Jest po 6, także idealnie, aby rozpocząć ten dzień właśnie z moim ukochanym przysmaczkiem. I co roku zarówno Mikołaj Kuby, jak i Mikołaj mój przynosi to samo. I zajadamy sobie wieczorem takiego właśnie wielkiego Mikołaja z Kindera. On jest mega, bo jest czekoladowy, a w środku ma tą białą część, tak jak jajko niespodzianka. Żebym nie była gołosłowna, no to ja też mam tutaj od Mikołaja dla Kuby takiego samego. Tyle, że po prostu mój ma sklerozę i nie zostawił tego wieczorem, tak żeby się obudził i miał położony na stole, zanim wyjdzie do pracy. No ale co się odwlecze, to nie uciecze i będzie wieczorem. Może jak już tutaj jestem, to otworzę kalendarz. Wczorajsze okienko i dzisiejsze, bo wczoraj nic nie nagrywałam. Ale dużo pracy, a później jak wróciłam, to sobie leżałam, odpoczywałam, więc no nie było nawet co. Także lecimy z piąteczką. O, i tu już mamy fajną, większą świecę. I przynajmniej wiem, co to jest za zapach, bo
Tak jak widzicie, pisze Snowflake Kisses, już wącham. Bardzo przyjemny, taki powiedziałabym mydlany, jeżeli dobrze określam. I tak w sumie idealnie pasuje mi, żeby położyć go w łazience. Tak mi się jakoś od razu skojarzył, więc pewnie tam poleci ta świeca. I tutaj mamy 37 gram, także naprawdę spoko. Nie jest jakoś bardzo duża, ale też jest fajniejsza, bo troszkę większa od tego Tea Lighta. No i z automatu mamy tutaj już ją w takim pojemniczku. I szósteczka już widzę, że jest mniejsza, czyli pewnie Tea Light, dokładnie. No i tutaj mamy takie typowo waniliowe nuty i albo jest to typowy właśnie zapach waniliowy, albo ten Vanilla Cupcake. Na pewno go miałam, więc któryś z tych to będzie. Cześć, witam Was jeszcze raz 6 grudnia. Ja właśnie już jestem gotowa, jak widzicie. I zbieram się do pracy. W sumie tylko otworzyć, bo będzie sobie właśnie moja koleżanka działać. Ma klientkę od 8. A ja wykorzystam ten czas, że zaczynam o 10 i się zebrałam po prostu wcześniej, bo jakoś nie mogłam spać. Stwierdziłam, że dobra, pójdę do Lidla się przejść po te bułeczki. Taki pretekst, ale przynajmniej jakiś spacerek będzie zaliczony. Ja właśnie przyszłam do domu, skończyłam już i zabieram się za opróżnianie zmywarki, czyli coś, czego bardzo nie lubię, ale jak już to zrobię i będę miała tutaj wysprzątane, to wtedy zrobię sobie jakąś może kawkę i będę działać z materiałem, także z pracy do pracy, no ale cóż. Grudzień zarówno w mojej pracy zawodowej, jak i na YouTubie jest takim miesiącem, no, intensywnym. Ja i tak trochę odpuściłam z tymi vlogmasami, nic na siłę, ile zdążę, to po prostu nagrywam, kiedy mam ochotę. Wczoraj na przykład nie miałam sił sięgnąć po kamerę, więc tego nie zrobiłam i świat się nie zawalił, a zawsze myślałam, że no zawali się właśnie, jak nie nagram vlogmasa w któryś dzień. Także troszkę zmieniłam nastawienie i dzięki temu no, podchodzę do tego tak na zdrowo, żeby to nie było na siłę. Przyszła Dabusia od babci i co tam? Pójdziesz na polko zaraz? Może Dysiu będzie na polku? To się razem pobawicie. Co? No, bez całusków. Gdzie jest kurteczka Dabusi? Tu jest. Dysiu już chyba idzie. Dabka wróciła z pola. Czupiradło. Total. A ja już jestem bez make-upu. W ogóle wykąpana. I właśnie sobie przypomniałam, że nie nałożyłam żadnego kremu. Także zaraz muszę to zrobić, bo czuję taką niefajną twarz. Umyłam sobie też włosy, więc zaraz jak wstanę, to je wysuszę i wtedy właśnie nałożę krem. No i co? Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się podobał. Taki, on jest chyba z poniedziałku i z dzisiaj, czyli środy. No a zobaczymy, co będzie dalej, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!